Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na pierwszy taki film na moim kanale, a mianowicie na film o zawartości pudełka Chillbox. Kochani, oczywiście na początku Wam opowiem kilka słów na temat samej idei powstawania tych pudełek. No i oczywiście pokażę Wam zawartość. Słuchajcie, tak wygląda karton, w którym przychodzi pudełko. Pudełko jest dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Jest to pierwsze pudełko, z jakim się spotkałam, które ten kartonik jest owinięty jeszcze folią bąbelkową. Nie wiem, czy to coś specjalnie ewentualnie by dało, bo ta warstwa była dość cienka, ale przynajmniej na pewno tą metodą ten karton się nie zniszczy. No a teraz coś na temat samego chillboxa. Oczywiście ja Wam wspominałam w jakimś vlogu, że napisałam do dziewczyn, czy nie chcą mi tego pudełeczka dać za darmo, ale nie skorzystały z tej mojej propozycji, w związku z tym pudełko kupiłam za własne pieniądze. Słuchajcie, chillbox na rynku występuje od kwietnia, także jest to kolejne bardzo młode pudełko i boksy zamawia się do 31 dnia danego miesiąca, natomiast ich wysyłka następuje po około 10 dniach roboczych. W sierpniu ta wysyłka wystąpiła ciut później z racji upałów, no a ja i tak przesunęłam wysyłkę z racji wakacji. Więc wiem, że dziewczyny później wysłały te pudełka. Co znajdziemy w pudełkach Chillbox? Znajdziemy różne produkty, nie tylko kosmetyki, ale różne produkty w tematyce relaksu, w tematyce po prostu chillowania. I tutaj możemy znaleźć zarówno właśnie kosmetyki, akcesoria, gadżety, literaturę, ponieważ dziewczyny wychodzą z założenia, że jak relaks, to zawsze musi być jakaś książka. Wiem, że też myślą nad wprowadzeniem czasopism, gazet po prostu w tych pudełkach. Znajdziemy również przekąski, a nawet przepisy kulinarne. I dziewczyny deklarują, że starają się wybierać jedynie produkty naturalne, organiczne do tych pudełek. Jeśli chodzi o formę zakupu, to możemy wybrać, mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Albo subskrypcja jednomiesięczna, ja nie wiem dlaczego to się wtedy nazywa subskrypcja, po prostu zakup jednorazowego pudełka. Jeden raz, jeden miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy. Ja zamówiłam jedno pudełko w sierpniu i jedno teraz na wrzesień, także nie wchodzę w większe zobowiązanie. Ile to kosztuje? Kiedy ja zamawiałam swoje pudełeczko, to były dwie opcje do wyboru. Albo opcja Classic, albo opcja Max. I opcja Classic kosztowała 59 zł i tam było bodajże 5 produktów. A opcja Max to jest od 6 bodajże do 7 produktów. Kurczę, nie spisałam sobie tego, nie wiem dlaczego. I ona kosztuje 89 zł. Teraz, kiedy zamawiałam pudełko na wrzesień, to już się pojawia tylko jedna ta opcja za 89 zł. Więc nie wiem, czy dziewczyny zrezygnowały z tego mniejszego pudełka, czy generalnie o co chodzi. Jeśli chodzi o te produkty, które znalazły się od kwietnia do sierpnia i które nie były kosmetykami, to była to świeczka, opaska kosmetyczna, dzbanuszek, wosk, kominek do tego wosku, notes z długopisem oraz gąbki. Czyli jednak głównie tutaj jak na razie do, wiecie, łącznie z pudełkiem lipcowym przeważały jednak kosmetyki. No i co? No i słuchajcie, przechodzimy do zawartości. Oczywiście wysyłka jest w cenie. Także 89 zł płacimy i w tym mamy jak najbardziej wysyłkę. Tak jak mówię, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Jak wiecie, jest to wyjątek. No teraz Joy na stałe wprowadza DPD, a tak to żadne inne na razie, przynajmniej mi znane boksy z DPD nie korzystały z usług DPD. No i słuchajcie, boks wygląda właśnie tak jak powiedziałam w ten sposób, czyli jest to po prostu kartonowe pudło z stempelkiem Chillbox. I jest zapakowane tutaj produktami. Do każdego pudełka dołączona jest karteczka z jego zawartością i króciusieńkim opisem produktów, które się w tym boksie znalazły. Natomiast na tej karteczce nie ma cen produktów. Więc ja, żeby lepiej jakby Wam opowiedzieć o zawartości, te ceny po prostu znalazłam w internecie. Bardzo fajne jest to i to zdecydowanie wyróżnia, jakby pokazuje zaangażowanie właścicielek tej firmy w temat, że zawsze dostajemy odręcznie napisaną przez nie karteczkę. I tu jest napisane: cześć, dziękujemy za zakup sierpniowej edycji Chillboxa, życzymy udanego chillowania, chyba chillowania, bo powiem Wam, że
biedne na pewno są dziewczyny, muszą milion tych karteczek wypisać i nie mogę tutaj rozczytać tego słowa. PS, możesz podzielić się z nami swoim chillem, oznaczając nas hashtag chillbox.pl. Buziaczki Ania, Ania Kasia, Viola Ola. I to jest bardzo fajne, że taka karteczka odręczna, odręcznie napisana w tym boksie się znajduje. Firma ta jest założona w ogóle pod Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i powiem Wam, że to powoduje, że na mojej gdzieś tam twarzy się maluje uśmiech, bo widać, że to jest po prostu firma założona przez młode dziewczyny, które jakby same wszystko robią. Ten zespół jest dość mały, one same to pakują. Fajnie, tego wszystkiego możemy się dowiedzieć z fanpage'a, także ja nie posiadam żadnej tajemnej wiedzy. No i przechodzimy, słuchajcie, do zawartości. Zacznę od tego, że... Niby pudełeczko kupujemy w ciemno, aczkolwiek, tak jak w przypadku innych boksów są takie podpowiedzi ogólne, tak tutaj dziewczyny systematycznie pokazują, co w tym pudełku się znajdzie. Także jeżeli mamy ochotę wiedzieć, to możemy wchodzić na fanpage, a jeżeli mamy ochotę nie wiedzieć, tak jak ja to zrobiłam, to po prostu możemy tego fanpage'a nie odwiedzać. I mamy tutaj rabat minus 30% do sklepu, który do tej pory nie wiem jak się czyta, The Z. Ja tam nieraz, słuchajcie, kupowałam buty, bardzo Wam polecam i ciuchy zresztą też i to jest minus 30% do 30 września, nie dotyczy produktów z wyprzedaży, ale bez minimalnej wartości zamówienia. Także bardzo, bardzo fajny rabat i taki wiecie, sensowny, nie? A nie jak za 200 zł zrobisz zakupy. Dalej mamy tutaj ulotkę do jednego z produktów, drugą ulotkę i naklejkę jednej również z firm. Słuchajcie, no i lecimy. Co tutaj mamy? Mamy żel pod prysznic i to jest nie byle jaki żel pod prysznic, bo jest to shower jelly. Jest to po prostu galaretka pod prysznic marki Organic. To jest opakowanie o pojemności 250 ml, zaraz Wam je pokażę z bliska. I ono kosztuje na stronie Organic 31 zł i 90 groszy. Tak wygląda opakowanie. Mam nadzieję, że dzisiaj dokładnie wszystko widzicie, bo bardzo, słuchajcie, poległam z shiny sierpniowym. Nic nie widać. Odzwyczaiłam się od nagrywania. I w ogóle nie widać produktów. Oczywiście to jest produkt bardzo mocno naturalny, tak jak wiecie, większość produktów organic, czy wszystkie, nie wiem, bo mamy tutaj bez SLS-ów, bez parabenów, bez PEG-ów, bez formaldehydu, bez czegoś tam i milion wymienionych tych rzeczy, których nie zawiera ten żel. No i co tutaj jest napisane? Może tutaj przeczytam. Żel pod prysznic dla skóry wrażliwej. Czekajcie, bo znowu mnie lampa oślepia. Odzwyczaiłam się, naprawdę. Jedwabista, łagodząca galaretka o nowej formule przeznaczona do mycia ciała dla skór suchych, delikatnych i bardzo wrażliwych. Oparta na naturalnych substancjach myjących, delikatnie się pieni i łagodnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnego pH. Bla, 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 bla. Ekstrakt z centeli azjatyckiej wzmacnia i przyspiesza procesy regeneracji, a naturalny jedwab wygładza skórę, która po kąpieli pozostaje nawilżona, miękka i pięknie pachnąca magnolią. Dobra, to czekajcie, powąchamy ten żel. Tutaj niewiele czuję. Zapach jest bardzo ładny. Jest delikatny, nie wiem czy to jest zapach magnolii. Natomiast wiem, że jest ładny. Naprawdę, ja nie lubię mocnych, kwiatowych zapachów. I jest ładny. Jest taki dość subtelny. No zobaczymy, jak będzie podczas kąpieli. Tak patrzę na to, no rzeczywiście jest to takie galaretowate. Wy tego nie widzicie tutaj, ale wydaje się to, no, ciekawy produkt. Ja nie jestem fanką marki Organic, więc zobaczymy. Może ten produkt zmieni moje nastawienie. Lecimy dalej. Mamy tutaj peeling do ciała i jest to solny peeling do ciała z masłem shi i solą z bochni marki Laboratorium Nova i on się nazywa Go Cranberry, i słuchajcie, to jest również produkt, który nie zawiera konserwantów, jest przebadany dermatologicznie, kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów, przepraszam, produkt nietestowany na zwierzętach, zawiera masło shea, olej winogronowy, witaminę E, olej żurawinowy, sól z bochni i to jest dla wegetarian i wegan. To jest 200 ml opakowanie, już zaraz Wam je pokażę, żeby nie było prześwietlone, a jego cena to około 25 zł. Tak wygląda ten karton.
Ja nie przepadam ze solonymi peelingami, ponieważ ja mam zawsze skórę podrażnioną i kiedy wykonuję ten peeling, to wiecie, jak to jest, kiedy po ranie jeździmy solą. Tutaj jeszcze mamy ulotkę w środku i tak wygląda słoiczek, taki jak organik ma. Zaraz wam powiem, jak to pachnie. Czy ja wiem? Czy to pachnie żurawiną? Nie wiem, jakiś zapach ma, ale dość delikatny. Wydaje się, że jest taki bardzo mocno zbity. Pozwólcie, że ja tutaj nie będę teraz paluszku wkładać, ale wygląda na taki bardzo zbity produkt. O, tutaj widzicie. Nawet jeżeli jest nieostro, to myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No zobaczymy. Na pewno będę go używać, tak jak i tego żelu z Organic. Więc również z tego produktu jestem zadowolona. I to był chyba pierwszy produkt, który dziewczyny podały, że będzie w tym pudełku. O, powiem wam, że on ma bardzo krótki skład. Pokażę wam ten skład, bo pierwszy raz widzę, żeby jakiś produkt miał aż tak krótki skład. Mam nadzieję, że to się ładnie nam tutaj sfokusuje i aparat będzie ze mną współpracował. Bo ja tego, słuchajcie, nie widzę teraz, czy to jest sfokusowane. Ten skład jakby co jest na górze. Nawet jeżeli nie widzicie poszczególnych słów, to możecie zaobserwować, że są dwie krótkie linijki. Przepraszam was bardzo, ale po prostu dalej, autentycznie, przez ten tydzień odzwyczaiłam się od lampy i sobie z nią nie radzę. Kolejny produkt, jaki się znalazł, to babeczka i jest to babeczka do kąpieli z Bomb Cosmetics. Ja już kiedyś miałam tą babeczkę. Nie wiem, czy tutaj były różne zapachy. Wydaje mi się, że nie. I koszt takiej babeczki, no jest tutaj opakowana, wiecie, folią. Koszt takiej babeczki to 12 zł. Te babeczki z Bomb Cosmetics są bardzo fajne. I tak jak mówię, ja już miałam z nimi nieraz do czynienia. Ta jest truskawkowa, ona się chyba nazywa dzika truskawka, o ile pamięć mnie nie myli. I pachnie no dość intensywnie. A i ma tutaj te pestki truskawek. Mam nadzieję, że o, że widzicie. Ja powiem wam, że znam te babeczki, natomiast ja je głównie kupuję moim mężowi, bo ja nie przepadam za takimi słodkimi kąpielami i wolę używać płynu do kąpieli. Ale oczywiście babeczkę jak najbardziej wykorzystamy. Także spoko. No, szkoda, że ona nie jest opakowana folią, bo wiem, że Bomb Cosmetics zazwyczaj pakuje te babeczki w takie foliowe opakowania. Kolejna rzecz to książka. Tak jak powiedziałam, jak na razie w każdym chillboxie znalazła się książka. I był ostatnio kryminał, więc wiedziałam, że teraz już kryminału nie będzie. I to jest Cień Wiatru. Nie będę się siedziła na autora. Ja znam okładkę tej książki. Kiedyś tam o niej słyszałam. Jej cena to 14,99, bo te książki zawsze są w tym mniejszym rozmiarze. Tak wygląda okładka. Wiem, że to była dość... Ojej, jaki to jest mały druk. O kurde. Zobaczcie. Mi się wydało, że ta książka była bardzo gruba tutaj. Widzicie? I powiem wam, że nie wiem, czy to jest dobry wybór z taką książką daną do boxa, bo wydaje mi się, że kto się jarał tymi książkami, to już dawno ją przeczytał. Ja chyba sobie ją zostawię, jeszcze nie wiem. Jedna książka może zmienić życie człowieka, Cmentarz Zapomnianych Książek, 45 rok, zgodnie z tradycją, chłopiec musi wybrać jedną książkę, by ocalić ją od zapomnienia. Słuchajcie, nawet nie wiem do końca, jaki to jest gatunek, wiecie? To jest napisane. Światowy bestseller, cudowna, magiczna książka, która przeniesie was do XIX-wiecznej Barcelony. Mijają lata, odnaleźć inne książki. Nie wiem. Jeżeli czytałyście, bo pewnie dużo osób, bardzo dużo osób czytało tą książkę, to dajcie mi proszę znać, czy mi się to spodoba. Przypominam, że ja jestem, wiecie, jeśli chodzi o książki wybredne, że lubię książki, które odmurzają, które nie wymagają jakiegoś super myślenia i wolę kryminały i lekkie powieści. Ja nie lubię ciężkich powieści i lubię prosty styl, a mój mąż z kolei ma odwrotnie. I dwa, jeszcze tutaj mamy puder. I to jest, słuchajcie, próbka. No, chyba próbka właściwie, to jest pół grama i to jest puder mineralny Trima Minerals Luxe. Czyli ma luks. I taka takie 5-gramowe pudełeczko na stronie Minty Shopu kosztuje 8,90. Także jak najbardziej w takich pojemnościach do przetestowania jakby to jest sprzedawane. Ale wiecie co, to jest ciekawy skład, bo nie wiem, co to jest mica, ale na drugim miejscu jest kaolin klej, czyli co, na drugim miejscu to jest glinka biała?
Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest taka po prostu malutka próbeczka. I przeczytam Wam, co tu jest napisane. Latem cerak z każdej z nas jest opalona i nie potrzebuje pokrycia grubą warstwą makijażu. Idealnym rozwiązaniem są kosmetyki mineralne. Produkty tej marki przeznaczone są dla kobiet, które chcą osiągnąć zdrowy, naturalny wygląd, pozostawiając przy tym zdrową cerę, zachowując komfort oddychania skóry. Super, może wykorzystam na to wesele. Zobaczymy. I kolejne dwa produkty to już, słuchajcie, jest jedzonko. I pierwsza rzecz spożywcza to jest John Lemon i to jest cola. To jest opakowanie o pojemności 0,33, znaczy butelka. I to kosztuje psi razy drzwi około 6 zł. Oczywiście najlepiej smakuje schłodzona. Ja Wam powiem, że nie piłam jeszcze tych napoi. Tych kapsulowanych, teraz jest moda na to właśnie Fritz Cola i tak dalej. Ja jeszcze tego nie piłam. Więc będzie to dla mnie zupełnie nowość. Jakoś nie wiem, przeszłam obok. Co tu jest napisane? Składniki przechowywać, no nie wiem. Także ciekawe, spoko. Mówię, ja jeszcze nie miałam okazji tego spróbować, więc myślę, że fajnie. I kolejna rzecz, słuchajcie, którą trafiłam w ciemno. Powiedziałam, że jak będzie jedzenie, to na pewno będą jabłka. No i jabłka są. I to jest marka Puffins? Puffins? Cholera wie. I to są oczywiście wegańskie jabłuszka, bez dodatku cukru, bez glutenu, 100% naturalny. 30 gram naszego produktu odpowiada 3 jabłkom po 100 gram. I to są po prostu jabłuszka. I te jabłuszka, moi drodzy, kosztują 7,99, oczywiście około. I one mają być mięciutkie i soczyste. I to są po prostu jabłka suszone. Z przyjemnością takie jabłka suszone, słuchajcie, w trynie. Także jeśli chodzi o te produkty do jedzenia, to jakby jestem tutaj zadowolona. Są tutaj również dwie próbki Go Cranberry odżywczo-wygładzający krem pod oczy i inteligentnie nawilżający krem do twarzy na dzień. Ojej, tutaj też, słuchajcie, jest bardzo dużo wypisane, że te produkty są naturalne. Ja tej marki nie znałam wcześniej. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie podpatrzeć coś, no to może ta marka byłaby fajna. Tutaj szczególnie mówię do Moniki, jeżeli mnie ogląda, szmaragdowej osi. I tutaj jeszcze dostałyśmy w każdym pudełku bransoletkę. Ja jej jeszcze, słuchajcie, nie otwierałam, bo nie chciałam jakby tutaj psuć. I jeżeli dobrze zrozumiałam, to z tą bransoletką było tak, że po prostu Justyna Kwiatkowska się zgłosiła i powiedziała, że chce te bransoletki dać, nie wiem. I to jest przepiękna wizytówka i to jest napisane Made with Love i jest podany adres bloga, numer telefonu, mail i tak dalej. Po prostu Justyna robi te bransoletki. Ja myślę, że warto to pokazać, bo taki przecież to ma sens, aby wypromować firmę, więc przyczyńmy się do promowania. I słuchajcie, jak wygląda bransoletka. To jest, mi się trafił biały rzemek, tutaj ma znak nieskończoności, a tutaj co ma? Tutaj ma serduszko z napisem właśnie Made with Love i takie zapięcie też w kształcie serduszka. Ja nie noszę, powiem Wam, takich bransoletek, jak pewnie wiecie. Obawiam się, że ona będzie dla mnie, wiecie co, za duża. Tak, właśnie dlatego między innymi nie noszę takich bransoletek, bo większość z nich po prostu jest na mnie za dużych. Ja mam bardzo chudziutkie łapki. Czekajcie, zapnę to. No niestety, jest dużo, dużo za dużo. Nie wiem, czy to można... To dużo, dużo za dużo. Nie wiem, pomyślę, czy mogę jakoś to... Ale wątpię, żebym mogła jakoś to zmniejszyć. Ale bransoletka jest fajna. Mimo, że ja takich rzeczy nie noszę, to powiem Wam, autentycznie mi się podoba. No i słuchajcie, filmik wyszedł bardzo, bardzo długi, ale to wszystko przez to, że właśnie chciałam Wam dość dokładnie opowiedzieć o tym pudełku i jeszcze robię to za free. Proszę wziąć to pod uwagę. Wziąć pod uwagę. Tutaj jest normalnie paragon, to też mnie zdziwiło. Fajnie, że dziewczyny normalnie tutaj wrzucają paragon. W środku tego pudełka są trociny, także tak ono było wyściełane. No i co myślicie? Mam nadzieję, że to, że film był taki długi, Was nie zraził, bo chciałam Wam dość dokładnie opowiedzieć.
Dajcie mi znać, co myślicie. Aha, czekajcie, nie powiedziałam, jaka jest wartość pudełka. Więc wartość pudełka jest jedynie 106,79 zł. A więc zysk to jest 17,79 zł, więc nie jest on zbyt wysoki. No ale właśnie powiedzcie, co uważacie na temat tego pudełka? Alternatywa dla fajniejsza od naturalnie z pudełka, czy nie? Naturalnie z pudełka jest filmik na moim kanale z sierpnia i będzie z września, tak jak Chillbox. Lepszy od Shiny? Lepszy od Joy? Z sierpnia na pewno lepszy od Joy, bo Joy w sierpniu... Także no, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Jeszcze Wam pokażę tutaj tą karteczkę. Ja tutaj sobie oczywiście te ceny powypisywałam. Tak to wygląda. Bardzo jestem właśnie ciekawa Waszego zdania i kolejne filmy z zawartością Chillboxa będą dużo krótsze, no bo nie będę pitolić 6 minut, wiecie, na początku o samej idei powstawania tego pudełka. Trzymajcie się, dzięki serdecznie za oglądanie, pa, pa.